Na wniosek Łukowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Katarzyna Kuć, inspektor do spraw promocji gminy Łuków oraz nadleśniczy Grzegorz Us zostali odznaczeni medalami za zasługi dla tej organizacji. Odznaczenia wręczał prezes Ryszard Grafik w asyście Bolesława Skwary, Sylwestra Muszyńskiego i Roberta Wysokińskiego, członków zarządu Łukowskiego Koła. Nadleśniczy Grzegorz Us otrzymał medal podczas narady w Nadleśnictwie Łuków. Na wniosek zarządu naszego koła, Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lublinie za zaangażowanie się w pracy patriotycznej podjął uchwałę i przyznał panu medal pamiątkowy za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którym mamy zaszczyt uhonorować pana. Od początku, gdy pan przybył na teren powiatu łukowskiego, był pan i jest mocno i bezinteresownie zaangażowany we współpracy z kołem Światowego Związku. Dba pan o pomniki i inne upamiętnienia wydarzeń, ludzi i czynów. Aktywnie współpracuje w organizacji uroczystości patriotyczno-religijnych i udziela wsparcia organizacyjnego. Na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej przewi pan wśród turystów, wycieczek szkolnych czy lokalnego społeczeństwa etos Armii Krajowej oraz propaguje historię obozów partyzanckich Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych w Jacie. Ja się czuję naprawdę zaszczycony, ale i zakłopotany, bo dbałość o miejsca historii, o naszą rodzimą historię trudną, krwawą i nierzadko tragiczną, to jest zasługa wszystkich tych ludzi, którzy tutaj są na sali. Naprawdę oddali wiele swojego serca i wiele swojego czasu, żeby kultywować i pamięć, i tą pamięć ulotną, przekazywaną ustami, jak i pamięć trwałą w postaci pomników, książek, wydawnictw. Dlatego ja, chociaż mi zostało to wręczone odznaczenie, ale ja traktuję to jako odznaczenie dla wszystkich pracowników nadleśnictwa, bo naprawdę na to zasłużyli. Dzień później, podczas sesji Rady Gminy, wyróżnienie odebrała Katarzyna Kuć. Ja, dziękując za to wyróżnienie, muszę powiedzieć, że jestem bardzo wzruszona, onieśmielona bardzo, ale także przyjmuję to wyróżnienie jako wielkie zobowiązanie. Wielkie zobowiązanie do jeszcze większej pracy na rzecz zachowania pamięci historycznej. Muszę dodać, że współpraca z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków jest dla mnie nie tylko przyjemnością, jest także wielkim wyróżnieniem, jest zaszczytem. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Są to odznaczenia, tak jak już wspominał pan Robert Wysokiński, za szczególne zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. One są dawane dla kombatantów, dla członków Światowego Związku Żołnierzy. Niemniej są również przyznawane osobom życzliwym, które włożyły wiele swojej pracy, wysiłku, swojego czasu osobistego dla krzewienia etosu Armii Krajowej. Te dwie osoby szczególny wkład pracy wniosły przy organizacji tych uroczystości i innych przedsięwzięć. I aktywnie, i co trzeba zaznaczyć, że bezinteresownie działały. Medale zostały przyznane w uznaniu za zasługi oraz wieloletnią i owocną współpracę w działaniach na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i rozpowszechniania etosu Armii Krajowej. Medal ten jest przyznawany tylko w szczególnych przypadkach osobom nie będącym członkami związku.